Cześć, witajcie. Niedawno byłem na premierze szałowych klapek Motorola. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wziął do testów tej mocniejszej, czyli Razer 40 Ultra. To klapeczka, która zrewolucjonizowała, myślę, ten segment telefonów, przynajmniej do czasu, kiedy Samsung nie pokaże swojej klapki. Na razie ta jest moim zdaniem najlepszą klapką na rynku i koniec. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, czym ten smartfon tak naprawdę się wyróżnia. No widzicie już. Zewnętrznym wyświetlaczem. Różne były próby. Najpierw mieliśmy takie malutkie, kompletnie bezużyteczne ekraniki. Później ekranik ten się trochę rozrósł, ale nadal był mikroskopijny. Motorola wreszcie pokazała, jak należy to zrobić. Oczywiście mogła go jeszcze tu rozciągnąć troszeczkę w stronę zawiasu, ale nie możemy mieć wszystkiego. No widocznie technicznie to nie było możliwe. Natomiast genialnie ograli aparat fotograficzny. Raz, że to wyróżnia smartfon, a dwa, to popatrzcie na interfejs. Mieści się tutaj jakaś tam linia powiadomień, ikonek i tak dalej. Właściwa część robocza jest tu, czyli też taki fajny podział interfejsu. Bardzo sprytnie to ograli. No a przede wszystkim wygląda to mega, mega, mega efektownie. Może jesteście zdziwieni, że ja tak zaczynam od tego zewnętrznego wyświetlacza, ale tak naprawdę właśnie ten zewnętrzny wyświetlacz tworzy ten telefon, czyni go wyjątkowym, czyni go fajnym. No bo reszta to jest jak w klasycznej klapce, ale to nie będę spoilerował. Wróćmy jeszcze do tego wyświetlacza. Tak jak powiedziałem, Motorola zaprojektowała tu bardzo fajny interfejs w postaci takich przewijanych paneli, które oczywiście możemy sobie skonfigurować. Możemy mieć tu ikony, tak jak na normalnym pulpicie i normalnie tu korzystać z aplikacji. No ale właśnie, nie wszystko jest takie idealne. Nie wszystkie aplikacje potrafią współpracować z tym ekranikiem, a są też aplikacje, które raz współpracują dobrze, raz źle. Tu przykładem jest na przykład popularna wśród kierowców polska aplikacja, której ekran startowy wyświetla się tutaj beznadziejnie, ale sama mapa już perfekcyjnie. Mapy Google'a wyświetlają się perfekcyjnie. Messengery i tym podobne tematy również, ale tu też znowu napotkałem mały kiks. Kiks ten dotknie ludzi takich jak ja, trochę starszych, którym już wzrok nie domaga. Ci powiększają klawiaturę Google, tą fabryczną, która jest preinstalowana w telefonie. Ona może mieć kilka rozmiarów. Ja zawsze ustawiam sobie ją na rozmiar największy, a jeszcze do tego dodaję linię przycisków numerycznych. I przez to ta klawiatura jest wysoka. I o ile na rozłożonym wyświetlaczu wyświetla się tak jak należy, o tyle po zamknięciu klapki na wyświetlaczu zewnętrznym widzicie co się dzieje? Klawiatura zasłania pole tekstowe. Innymi słowy, mogę tu sobie coś wpisywać, ale zupełnie nie widzę co wpisuję. Dopiero muszę sobie klawiaturkę schować, żeby widzieć co wpisałem. Ewidentnie jest to po prostu czyjeś przeoczenie, bo po zmniejszeniu ta klawiatura wyświetla się na zewnętrznym ekranie prawidłowo. Ot taki mały kiks, który mnie osobiście dotknął. Ja nie mówię, że mi to strasznie przeszkadza, niemniej powinno to być trochę lepiej dopracowane według mnie, przynajmniej już na starcie, po to, żeby ktoś taki jak ja nie irytował się, bo przyznaję, że dopiero po dłuższej chwili orgnąłem się, że problemem jest rozmiar klawiatury, a nie samo jej działanie jako takie. No i dodam jeszcze, że wyświetlaczek ten z jednej strony mnie zachwyca, uwielbiam go, z drugiej strony go bardzo szybko znielubiłem go w słoneczne dni. Bo wiecie co, on się tak błyszczy, że kiedy pada nań słońce, to praktycznie nic nie widzimy. Promienie słoneczne sprawiają, że ekran ten staje się bardzo słabo czytelny. No i tu niestety strona wizualna, design telefonu pokonał troszeczkę jego praktyczność, bo gdyby ten ekran nie był aż tak połyskliwy, to byłby czytelniejszy w słoneczne dni. I szkoda, bo tu troszeczkę Motorola zabiła jakby całą wartość dodaną, jaką wnosi ten wyświetlacz, czyli wartość taką, że nie musimy co chwilkę otwierać tego smartfona, by coś na nim zrobić, bo w zasadzie przez większość czasu moglibyśmy używać tego smartfonu w formie zamkniętej. Oszczędzać zawias, oszczędzać elastyczny ekran, oszczędzać baterię, a do dużego ekranu zaglądać tylko wtedy, kiedy faktycznie będzie nam to niezbędnie potrzebne. A tu się okazuje, że jednak nader często musiałem ten telefon otwierać, bo na zewnętrznym ekranie na powierzchni już widziałem niewiele. A skoro już wspomniałem o ekranie wewnętrznym, jest to typowy dla klapki prostokątny wyświetlacz, rozciągnięty w pionie z dziurką na aparat do selfie i niestety z ciągle widoczną i wyczuwaną pod palcem fałdą. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, mnie ta fałda zupełnie nie przeszkadza, bo ja już od dawna używam składaków i tak się po prostu przyzwyczaiłem, że ja jej nie zauważam. Ale wiecie, każdy producent przy premierze opowiada, u nas nie ma fałdy, u nas nie będzie fałdy, u nas fałdy nie widać. A jednak zawsze ją widać, dlatego wspominam, u Motorola też ją widać, ale serio, nie jest to coś, co by przeszkadzało w eksploatacji telefonu, a sam ekran jest
świetny, doskonałe kolory, doskonała czerń, wysoki kontrast, wysoka jasność, odświeżanie do 165 Hz aż. HDR10+, oczywiście musi być. No i tak jak wam powiedziałem, częściej sięgałem mimo wszystko po ten wewnętrzny elastyczny wyświetlacz, niż korzystałem z tego zewnętrznego ekraniku, który stał się już prawie że doskonale użyteczny, ale jednak sknocono go tą połyskliwą powierzchnią. Szkoda, bo ten ekranik w sumie też jest niezły, też ma wysoką rozdzielczość, też ma 144 Hz odświeżanie. Tylko co z tego, jak ja tego nie docenię, bo to się błyszczy, a w dodatku popatrzcie, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, brudzi się nieziemsko. A co widzimy na ekranie? Androida 13 z minimalistyczną, prostą, lekką i bardzo przeze mnie lubianą nakładką Motorola. W tej wersji wzbogaconą oczywiście o dodatkowe ustawienia związane z zewnętrznym wyświetlaczem i samą klapką. No ale to jest jakby oczywiste. Natomiast sam interfejs jest świetny. Bardzo mało preinstalowanych aplikacji. No niestety Motorola już tu zaczęła troszeczkę świrować i dodaje jednak już preinstalowane apki, co strasznie mi się nie spodobało, bo kiedyś ich nie dodawała. No ale już trudno. No trzeba się chyba z tym pogodzić. Niemniej nadal jest to nakładka z tych mało zwariowanych i bardzo bliskich czystemu Androidowi i strasznie ją nadal lubię, bo oczywiście Motorola nie zapomniała o tym, co zawsze wam pokazuje, czyli o włączeniu latareczki poprzez potrząśnięcie telefonem. To jest funkcja, z której korzystam nader często i niezmiennie ją pochwalam, niezmiennie o niej wspominam. Trudno, musicie się z tym pogodzić. A jak, moi drodzy, działa ten interfejs? Wiecie co? W sumie to w większości przypadków całkiem nieźle, ale no niestety, pomimo flagowego wnętrza, tej mocy zdarza się bardzo mocno nagrzać, na przykład przy filmowaniu, przy grach, no i oczywiście w benchmarkach. No i w benchmarkach objawiło się największe zło, czyli throttling. I to taki, no powiedziałbym, fest. Wydajność telefonu już w zasadzie od pierwszych przejść benchmarkowych spada i potem już się utrzymuje na poziomie, moim zdaniem, nieadekwatnym do klasy tego telefonu. Ale właśnie, czy to jest telefon dla gracza? No nie! Czy to jest telefon dla kogoś, kto non-stop nagrywa filmy? No też nie. To jest według mnie telefon raczej, powiedzmy, z gatunku fashionowych, z gatunku takich, które mają przede wszystkim wyglądać, a nie być hiperwydajne i chłodne w każdej okoliczności. Zatem myślę, że tak 90% potencjalnych nabywców tego telefonu to nawet nie zauważy, że on się grzeje, a jak zauważy, to stwierdza, no dobra, kit z tym. I powiem wam szczerze, ja też tak po pewnym czasie zacząłem stwierdzać, bo w sumie przez większość czasu to do płynności działania tej motki naprawdę nie miałem żadnych zastrzeżeń, a to, że ona lubi się zrobić ciepła, no to pewnie wynika z jej specyfiki, no bo tutaj w tej obudowie jest naprawdę mało miejsca, a pamiętajcie, że jeszcze musiał wejść akumulator i tak dalej, więc być może tutaj nie zmieścił się jakiś super rozbudowany układ chłodzenia, przez to to ciepło całe spowalnia proces. No cóż, taka specyficzna przypadłość. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do wykonania tego telefonu. On jest absolutnie w klasie premium. Tu widzicie model ze szklanymi pleckami, ale na przykład jest jeszcze taki fajny szałowy, który pewnie widzieliście w wielu materiałach marketingowych, magentowy kolor. Ten ma plecki ze skórki wegańskiej, czyli takie trochę praktyczniejsze, bo się nie potłuką. Na tego trzeba uważać, ale na szczęście producent daje w zestawie bardzo porządnie wykonany case na ten telefon. Plastikowy, przezroczysty, ładny. On chyba nie zżółknie z czasem, w odróżnieniu od silikonów. Sam zawias telefonu pracuje świetnie, chociaż wygląda nader subtelnie. Ten telefonik składa się całkowicie na płasko. Tutaj nie ma tej takiej charakterystycznej dla konkurencyjnych modeli szpary. Zawias wygląda delikatnie może, ale pracuje naprawdę dobrze. Co prawda mój egzemplarz nie daje się tak idealnie całkowicie na płasko rozłożyć. Tam minimalnie pozostaje troszeczkę schylony, ale za to mogę sobie ten telefon ustawić w ten sposób i dajmy na to filmować tak, jak dawniej się filmowało kamerami. Oczywiście ten telefon może być swoim własnym statywem. Możemy sobie pod jakimś kozackim kątem filmować, na przykład z punktu widzenia żaby, albo z góry sobie robić ujęcia z jakiejś półki. To jest mega fajne, ten zawias daje się bardzo fajnie ustawiać, także to jest wartość dodana w klapkowym smartfonie. No i tak zacząłem o aparacie fotograficznym nieśmiało, no to chyba trzeba coś o nim powiedzieć. Oczywiście zaczynamy od zewnętrznego, podwójnego aparatu, bowiem to z racji tego, że tu mamy duży wyświetlacz do kadrowania, jego będziemy najczęściej używać, zarówno do zdjęć zwykłych, jak i do selfiaków. Myślę, że ten aparat będzie wykorzystywany najczęściej. No i cóż my tu mamy? 12 megapikseli z optyczną stabilizacją w roli modułu głównego i 13-megowy aparat szerokokątny z polem widzenia 120 stopni. Jak robią zdjęcia? Generalnie tak jak większość smartfonów i chyba wszystkie droższe smartfony w tej chwili, czyli dobre.
lub bardzo dobre, zależnie od warunków i tego, co fotografujemy. Generalnie przez większość czasu będziemy z tych zdjęć zadowoleni. Zdjęcia dzienne, ładne, wyraziste, z dobrze oddanymi kolorami, nieprzesadzonymi, bo poprzednio testowałem motorolkę, która troszeczkę te kolory podbijała zanadto, niektórym to się mogło nie spodobać. Ta oddaje kolory naturalnie, w sposób taki, powiedziałbym, neutralny zupełnie, nie skręcając w żadną stronę. Aparat szerokokątny, troszeczkę odbiega odwzorowaniem barw od głównego. Bez problemu odróżnimy, które zdjęcie, którym aparatem zostało zrobione. Nawet jak sobie je odpowiednio przytniemy, to tą różnicę bez problemu zobaczymy. Odróżnimy te aparaty, ale i te zdjęcia szerokokątne dają się polubić i nadal można powiedzieć, że te kolory są dosyć wierne, chociaż mam wrażenie, że ciutkę ciemniejsze niż w tym aparacie głównym. Te w aparacie głównym mają taką jasność miłą dla oka, natomiast te w aparacie szerokokątnym sprawiają wrażenie troszeczkę jakby przygaszonych. Ale aparat szerokokątny potrafi robić jeszcze zdjęcia makro i robi je całkiem dobrze. No i przy okazji pewnie ma też jakiś udział w rozmywaniu tła, które również tutaj działa bardzo fajnie. Całkiem ładne portrety tym smartfonem da się zrobić. Zdjęcia nocne też są w porządku, natomiast nie jest to poziom tegorocznych ultraflagowców. Są dobre, ale nie rewelacyjne. Tutaj troszeczkę brakuje. Motorolce zdarza się przepalić jaśniejsze punkty, na przykład latarnie na zdjęciach i tutaj zdecydowanie rekomenduję korzystanie z trybu nocnego. Niemniej zdjęcia nocne też się mogą podobać, bo nadal zachowują neutralnie, fajnie pokazane barwy. Te kolory nie są przegięte w żaden sposób. Ten telefon nie ubarwia rzeczywistości i nie przebarwia rzeczywistości. I to jest główna zaleta aparatów Razera 40 Ultra. Jeżeli chodzi o selfiaki, no to tak jak rzekłem, w ekranie wewnętrznym mamy dziurkę na 32 aparat do selfie, który jest po prostu dobry, robi swoją robotę prawidłowo i tutaj nie ma na co narzekać, jest po prostu dobrze. No i tak jak wspomniałem, możemy korzystać z aparatu zewnętrznego, dowolnie sobie ustawiając telefon, który może być swoim własnym statywem. Tylko uwaga, domyślnie ten zewnętrzny aparat robi selfiaki w kwadracie, takie instagramowe. Możemy wymusić normalne prostokąty 4:3, ale to trzeba sobie przestawić w menu. Ot, taki mały też kiksik tu się wkradł, chociaż z drugiej strony, no wiadomo, że w tej chwili selfiaki to głównie lecą na Insta, więc może to jednak ma sens. Filmy tak samo powinny dać większości użytkowników satysfakcję. Są jak najbardziej w porządku. Mnie osobiście najbardziej dobiło to, że nie mogłem się przełączyć na aparat szerokokątny bez przerywania nagrywania. Komuś może jeszcze przeszkodzić też to, że na przykład w 4K 60 fpsów nie ma w ogóle możliwości zoomowania. No ale to jest powiedzmy drobiazg, bo w ogóle zoom cyfrowy w smartfonach to jest moim zdaniem zło i nadal pomimo tego całego postępu technicznego powinniśmy go unikać zarówno przy robieniu zdjęć, jak i przy filmowaniu. Natomiast dźwięk w filmach przekazywany jest też jak najbardziej w porządku. No i może jeszcze właśnie dwa słowa o głośnikach naszej Motorola. Głośniki są dwa. Udało się zmieścić stereo i w sumie ten telefonik gra nieźle. Mógłby być troszeczkę głośniejszy, no ale rozumiem. Obudowa ma niewiele miejsca wewnątrz, więc i za duże głośniki też tam by nie weszły. Zatem moim zdaniem jest całkiem dobrze tak jak jest. Nie wymagam więcej. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, jeżeli chodzi o komunikacyjną stronę tego telefoniku, jest również jak najbardziej w porządku, ale oczywiście we mnie największe emocje budzi to, że odbieram rozmowę otwierając klapkę, a kończę z przytupem, z hukiem ją zamykając. To nadal niezmiennie mnie kręci i koniec. Zdecydowanie mniej kręci mnie akumulator. 4300 mAh to jak na dzisiejsze czasy mało, ale znów rozumiem, do klapki więcej mogło nie wejść. Trudno i trzeba się pogodzić z tym, że jest to raczej smartfon jednodniowy, chociaż powiem szczerze, że mnie udaje się dociągnąć do 2 dni bez większego wysiłku, pod warunkiem, że nie jest to mój daily driver, nie jest to telefon, na którym siedzę przez większość czasu w ciągu dnia, a siedzę na telefonie jednak dosyć długo. W każdym razie przyjmijcie, że od rana do wieczora ta motka Wam wytrzyma, no ale niestety zabrakło tutaj też super szybkiego ładowania. Jest 30-watowe, które napełnia baterię w 1,5 godziny. Żaden szał, prawda? Na pocieszenie pozostaje nam zwykłe indukcyjne ładowanie, też nie za szybkie. To też trzeba odnotować, że chociaż te 5 watów, ale jednak jest. No i na koniec muszę wspomnieć jeszcze o kilku brakach, o których zapomniałem powiedzieć wcześniej. Nie ma pełnej wodoszczelności, jest tylko taka na wszelki wypadek IP52. Oczywiście, jak już pewnie zauważyliście, nie ma mini jacka, no ale już przestałem go wymagać od smartfonów. Nie ma też niestety miejsca na kartę microSD, która jednak czasem by się przydała. I trzecia rzecz, jest dual SIM, ale taki nietypowy, bo oparty o jedną kartę fizyczną i o eSIM. Nie ma możliwości użycia 2 fizycznych kart SIM, przynajmniej nie w tej wersji, która jest u nas, ale nie sądzę, żeby to komuś przeszkadzało. I pora to jakoś podsumować.
Jak zapewne już zauważyliście, ta recenzja jest mega chaotyczna. Nie opowiadam o tym telefonie w jakikolwiek uporządkowany sposób. Złamałem swój odwieczny schemat, ale wiecie dlaczego? Bo to jest telefon, który budzi we mnie emocje. Wreszcie jest to telefon jakiś, taki, który po prostu mnie kręci. To nie jest telefon idealny. Ona mnie momentami wkurza. Ale z drugiej strony ją uwielbiam. I to jest właśnie smartfon dla tych, którzy poszukują czegoś w smartfonie więcej niż tylko dobrej wydajności, dobrego ekranu, dobrej baterii, bla, bla, bla. To jest smartfon dla tych, którzy szukają w tego rodzaju urządzeniu, które jest, no powiedzmy to wprost, bardzo osobistym urządzeniem, czegoś więcej, jakiejś emocji, czegoś, co sprawia, że poczujemy więź z tym sprzętem. Ja wiem, że to może trochę durnie brzmi, ale żeby to poczuć, to trzeba by było właśnie takiej klapeczki zacząć używać. Czy jest to moim zdaniem najlepsza klapka na rynku dotąd? Tak, bez wątpienia. Czy jest to klapka idealna? Nie. Problemem jest to, że się nagrzewa i trotluje. Wyświetlacz zewnętrzny brudzi się potwornie i w dodatku robi odbłyski w słoneczne dni. Na wewnętrznym ekranie nadal jest fałda, nie ma wodoszczelności, nie ma jacka, microSD i tak dalej. No i co z tego? Ja i tak lubię ten telefon. I właśnie to jest najważniejsze w tym smartfonie. Nie będziecie go kupować z wyrachowaniem, nie będziecie rozważać za i przeciw, tylko albo go od razu pokochacie, albo nie. A jak go pokochacie, to będziecie z niego zadowoleni, bo de facto jest to całkiem fajne urządzenie i całkiem dobrze zrobione. To jest po prostu telefon do kochania. I tyle. I myślę, że na tym mogę poprzestać, a teraz bardzo Wam już dziękuję i żegnam się z Wami, życząc i sobie, i Wam, aby wszystkie nowe smartfony budziły w nas takie emocje, jakie wzbudziła we mnie ta Motorola. Do zobaczenia. Cześć.